Kurwik, okularki, jedziemy. Jeżeli oczekujecie od swojego zespołu tworzenia przewagi liczebnej i dynamicznych wejść z głębi pola, szczególnie na skrzydle, kompletny, boczny, wysunięty obrońca będzie dla ciebie stworzony. Kompletny, boczny, wysunięty obrońca, w skrócie KBO w FM-ie, jest opisany jako ten, który uwielbia grę ofensywną i choć w razie potrzeby wypełnia swoje obowiązki defensywne, ma naturalną skłonność do gry bliżej bramki przeciwnika, z dala od wyznaczonej mu pozycji. Powtarzam, podkreślam, akcentuję, z dala od wyznaczonej mu pozycji. Wraz z odwróconym, cofniętym skrzydłowym, kompletny, boczny, wysunięty obrońca to druga rola bocznego obrońcy, która w grze z piłką nie jest związana ani swoją pozycją, ani pozycją kolegów. KBO interesuje tylko piłka. KBO może ścinać do środka lub iść szeroko w zależności od rozwoju sytuacji, ale nie zdziwcie się, jeżeli zobaczycie go po drugiej, przeciwległej stronie boiska albo tuż na przedpolu, albo w polu karnym rywala. Odpowiedni dla zawodników z dobrymi atrybutami technicznymi, mentalnymi i fizycznymi. Kompletny, podkreślam, boczny, wysunięty obrońca. Tym niemniej kluczowe dla kompletnego, bocznego, wysuniętego obrońcy atrybuty to wbrew pozorom decyzje i gra bez piłki, a potem dopiero dribbling, ponieważ on drybluje i prowadzi piłkę zawsze. Możecie się dziwić, że nie ma tutaj wytrzymałości, która wydawałoby się jest kluczowa, jeżeli ma on tak biegać agresywnie i podróżować po całym boisku. Wytrzymałość jest ważna, ale poza nielicznymi kilkoma wyjątkami w bazie danych FM-a nie ma zawodników, którzy bez względu na wysokość tej wytrzymałości daliby radę grać na 100% przez 90 minut w tej roli. Także tak czy owak musicie się przyzwyczaić, że wasz KBO pod koniec meczu będzie lekko puchł. 13,5 km przebiegniętego dystansu w meczu dla kompletnego, bocznego, wysuniętego obrońcy to standard, a do tego potrzebne są wybitne atrybuty wytrzymałości i sprawności. Sprawności naturalnej, która, powtarzam, przypominam, pozwala się szybciej regenerować między meczami, szybciej odzyskiwać siły i kondycję. Oba te atrybuty no, musielibyście mieć na poziomie powyżej 18, jeżeli oczekujecie od waszego KBO, że on będzie przez te 90 minut zasuwał z pełną intensywnością. Kompletny, boczny, wysunięty obrońca ruch zaczyna z szerszych pozycji niż reszta drużyny, choć stoi w linii razem z obrońcami, więc od tego ruchu może zacznijmy. Kompletni, boczni, oj, coś mi się tu uspacjowało. Nie idziemy z tą spacją, dzisiaj analizujemy rolę, mój drogi FMiku, a więc kompletny, boczny, wysunięty obrońca to też rola, która będzie powodowała, że najpierw przy każdej nadarzającej się okazji on będzie dryblował. Dryblował będzie po flance, będzie się trzymał tej linii i z piłką będzie angażował się w każdą akcję ofensywną, nawet tę, którą Sterling będzie inicjował na skrzydle, czyli jego partner wysunięty z przodu. Dla roli kompletnego bocznego, wysuniętego obrońcy można wybrać zaledwie dwa ustawienia, czyli funkcje ataku i wsparcia. Czym one się różnią? Bardzo prosta sytuacja. Jeżeli chodzi o wsparcie, kompletny, boczny, wysunięty obrońca na wsparciu
podąża, jest zainteresowany rozwojem akcji, więc najpierw ruch wykona w stronę piłki, a dopiero potem do przodu. Podczas kiedy ten z ataku jest, z zadaniem ataku jest zainteresowany głównie wolnym polem, więc on najpierw idzie do linii, a potem do przodu. Innymi słowy, jeżeli piłkę przejmiemy gdzieś w środkowej strefie boiska, KBO na wsparciu najpierw wykona ruch w kierunku piłki, najpierw poczeka na rozwój sytuacji, starając się być jakąś opcją podaniową, podczas gdy ten z funkcją ataku nie będzie patrzył, jak koledzy się będą zajmowali piłką, on od razu wykona ruch do linii zewnętrznej i szybki bieg, szybki sprint w stronę połowy rywala. Kompletni boczni wysunięci obrońcy zawsze ustawiają się szeroko, szeroko i wysoko. Trzymają się linii, biegną z piłką i to bardzo dobrze widać na ich poleceniach indywidualnych. Trzymają się linii, biegną z piłką i grają wyżej. Nie można żadnego z tych poleceń im wyłączyć. W związku z tym tego możecie się po nich spodziewać, ale wbrew poleceniu graj wyżej, kompletny boczny wysunięty obrońca pojawi się w polu karnym tylko wtedy, gdy pojawi się tutaj korytarz do węższego zejścia. Jak tylko powstanie tu jakaś luka, na przykład ich skrzydłowy pobiegnie gdzieś do przodu, ten jeden ze środkowych pomocników stworzy im tutaj gdzieś przestrzeń, korytarz, jakikolwiek odcinek, który zastanie ich na przedpolu, oni od razu się w tym polu karnym pojawią. To zawodnicy zaprogramowani na atakowanie. Posiadanie skrzydłowego przed kompletnym bocznym obrońcą nie ma sensu. To marnowanie potencjału waszego skrzydłowego. Jeżeli macie kompletnego bocznego obrońcę na skrzydle, powierzcie i wykorzystajcie te pozycje swoich skrzydłowych w lepszym celu. Przesuńcie ich do środka, przesuńcie ich do ataku, ponieważ kompletny boczny obrońca z łatwością całą tę przestrzeń wypełni i będzie w roli klasycznego skrzydłowego, ofensywnego skrzydłowego, a w niektórych sytuacjach nawet takiego schodzącego napastnika czy odwróconego skrzydłowego. Co ciekawe, wychodzą oni z reguły na wolne pole już we wczesnej fazie przejściowej, czyli już w tej fazie, kiedy od razu utrzymacie piłkę, nawet jeżeli będziecie starali się utrzymywać formację, oni od razu będą szukali wolnego pola, od razu będą szukali przestrzeni do gry, oczywiście trzymając się boku boiska. Czyni ich to idealnymi wprost odbiorcami pierwszych podań przy grze z kontry. Przyczyna jest prozaiczna. No, nie ma z reguły rywali, którzy potrafiliby grać tak szeroko w obronie, aby skutecznie pokryć przestrzeń, z której startuje kompletny boczny obrońca. On bowiem w pierwszej fazie wykona ten ruch do linii, podczas kiedy w zasadzie wszyscy obrońcy rywala, którzy będą tu ustawieni, oni w momencie utraty piłki przez swój zespół automatycznie ustawiają się nieco wężej. Czyli nawet jeżeli ten korytarz tutaj będzie przez dwóch zawodników rywala, czyli powiedzmy skrzydłowego i bocznego obrońcę zajęty, oni wszyscy nie będą stali tak blisko linii, więc KPO od razu w zasadzie może tę piłkę w przypadku przejęcia i kontry dograć. Podania. Wasz kompletny boczny wysunięty obrońca ma zwykle więcej kontaktów z piłką niż jakikolwiek inny twój zawodnik. Musielibyśmy mieć tutaj jakiegoś naprawdę wysuniętego rozgrywającego i grać naprawdę na takie posiadanie. Bardzo cierpliwym atakiem, pewnie również nieco niższym tempem, znacznie krótszymi podaniami, aby zobaczyć, że wasz KBO notuje co najmniej tyle samo kontaktów z piłką, co wysunięty rozgrywający. Jest to związane z tym, że no KBO to nieustanny biegacz, podróżnik, włóczyki. Co ciekawe, nie tworzy on dobrych opcji podaniowych, ale szybciutko pokażę wam ilość kontaktów z piłką, na którą możecie liczyć. Tutaj widać strzałkę jego ataku, czyli atakujemy ze strony prawej na lewą. Widzicie, jak aktywny jest w ataku.
jak wiele tych piłek na skrzydle i wokół pola karnego rywali ląduje przy jego nodze, ale widać również tendencję do schodzenia do środka, do pomagania kolegom. On się pojawia po prostu w wolnych przestrzeniach ataku, wszędzie tam, gdzie te wolne przestrzenie się będą pojawiały, gdzie będą się uaktywniały. Cóż więc, nie tworzy kompletny boczny wysunięty obrońca, nie tworzy dobrych opcji podaniowych na systemach opartych na głębokim posiadaniu, więc jeżeli mielibyśmy tutaj na przykład cofniętego rozgrywającego, mógłby być nawet na wsparciu, a tutaj już byśmy wrócili do tego Mezali na ataku. Przy takim systemie i właśnie takim cierpliwym rozgrywaniu piłki już z głębi, już z zawodników, którzy startują na naszej połowie, no KBO niestety nie będzie czekał na to, jak ta sytuacja się rozwinie. Nawet przy wsparciu on tylko rzuci okiem, on tylko zobaczy, czy ten cofnięty rozgrywający nie zechce mu już w pierwszej fazie podać piłki. Jeżeli to nie nastąpi, on nie będzie czekał i on w zasadzie już 30 sekund po przejęciu piłki znajdzie się w okolicach połowy boiska, a w dalszej części na ofensywnej pozycji skrzydłowego. Więc nawet taki cofnięty rozgrywający, defensywny pomocnik, już nie mówiąc o regiście, będzie bardzo daleko od tego naszego kompletnego bocznego wysuniętego obrońcy, nawet w tej pierwszej wczesnej fazie rozwoju akcji. To powoduje, że w tej pierwszej fazie KBO troszkę pozostaje poza akcją i podobnie jak gdybyśmy mieli tutaj takiego skrzydłowego, klasycznego skrzydłowego z zadaniem ataku, on również przy takim systemie głębokiego rozgrywania od własnej bramki będzie w pierwszych fazach poza akcją. On dopiero włączy się do tej akcji, kiedy piłka wejdzie do tercji ofensywnej. Więc będzie tworzył opcje podaniowe, ale dopiero na wyższych, bardziej wysuniętych pozycjach. Jest natomiast świetnym partnerem, mówię o KBO, jest świetnym partnerem dla systemów pionowej tiki-taki i dla takiego na przykład wysuniętego rozgrywania z funkcją ataku, kiedy ten będzie już miał wysokie pozycje, więc albo takiej, albo wręcz takiej. Nawet tutaj umieszczając wysuniętego rozgrywającego, pamiętajcie tylko, żeby kazać mu grać trochę wyżej. To jeszcze podniesie jego pozycję i spowoduje, że kompletny boczny obrońca będzie się znajdował w zasadzie jako partner dla waszego wysuniętego rozgrywającego, bez względu zresztą na to, czy on będzie w roli wsparcia ataku, czy będzie występował na pozycji tutaj klasycznego wahadłowego, czy na pozycji bocznego obrońcę. KBO będzie wówczas takim krążownikiem wokół akcji, nieustannie wychodząc na pozycję, nieustannie poszerzając pole gry i angażując obrońcę rywali na swoim skrzydle. Jak KBO zachowuje się w defensywie? No bo przy tak agresywnie usposobionym zawodniku są pewne wątpliwości z jego grą w obronie. Nic podobnego. W zasadzie tylko bardzo szybki kontratak jest w stanie złapać naszego kompletnego, bocznego, wysuniętego obrońcę na jakiejś spóźnionej pozycji i wtedy tylko gra on z dala od swojej pozycji. Otóż po stracie piłki, nawet jeżeli gramy agresywnym i wysokim pressingiem, nawet jeżeli przeszkadzamy bramkarzowi w rozegraniu, on te funkcje i ten pressing pozostawi raczej kolegom. KBO w momencie utraty piłki biegiem wraca na swoją pozycję, stąd te 13, 13,5, nawet 14 kilometrów, które oni przebiegają. Świetnie asekuruje swój sektor i zabezpiecza boczną strefę, nie dopuszczając tutaj do zbyt wielu dośrodkowań. Jego doskoki do rywala są jednak rzadkie. On raczej trzyma się, raczej zamyka te korytarze. Zobaczycie też jego taki klasyczny ruch schodzenia do środka w momencie, kiedy schodzący napastnik czy odwrócony skrzydłowy będą ścinali do środka. KBO jako jedyny z naszych bocznych obrońców będzie wykonywał ten ruch. To dlatego, że nie jest to rola dedykowana do pressingu.
On nie czuje się chyba z tym pressingiem zbyt dobrze, choć jak widzicie, tą aktywację pressingu ma na bardzo wysokim poziomie, a jednak nie doskakuje tak często do rywala, jakbyśmy chcieli. Raczej zabezpiecza swoją strefę i zamyka te kanały, te kolejne ścieżki, którymi mogliby wbijać się pod nasze pole karne skrzydłowi rywala. Gorzej asekuruje środkowych obrońców i w zasadzie nie będzie podwajał ich pozycji, szczególnie w głębokim ataku. Będzie się raczej trzymał z boku, pilnując skrzydłowego, i to jego pozycją i jego ruchem z piłką nasz KBO będzie raczej związany. Natomiast jeżeli akcja wyjdzie do środka albo tutaj pojawią się jakieś opcje podaniowe i trafi tam piłka, nawet jeżeli nasi środkowi obrońcy będą w opałach, KBO nie będzie podwajał tej pozycji, nie będzie asekurował ani włączał się do obrony w polu karnym. Natomiast z całą pewnością będziecie go widzieli na bardzo wysokich pozycjach z przodu. Przypominam, KBO z funkcją ataku od razu wbiega szybkim sprintem na połowę rywala, szuka wolnego pola, pokazuje się do gry, najpierw robi ruch do linii, a potem agresywnie, dynamicznie i zdecydowanie do przodu, podczas kiedy KBO na wsparciu w pierwszej fazie stara się stworzyć opcję podaniową gdzieś na pozycji wahadłowego i dopiero wówczas, kiedy ta akcja przeniesie się w inny sektor boiska albo pójdzie środkiem, on podąży za nią bardzo agresywnie i dynamicznie również, ale w drugim tempie tej akcji. To tyle. Krótki odcinek, ale też dość prosta rola. Polecam Wam szczególnie dla zawodników, którzy mają też dobre strzały z dystansu, którzy mają dobrą technikę, ponieważ to są z reguły zawodnicy, którzy potrafią notować sporo asyst, sporo goli z dystansu, ale również są świetnymi partnerami do małej kombinacyjnej gry tuż przy polu karnym rywala. No i oczywiście, podobnie jak przy bocznym wysuniętym obrońcy, szczególnie tym z zadaniem ataku, polecam, aby zadbać tutaj o asekurację i zabezpieczenie w momencie, kiedy ta akcja jest rzeczywiście mocno rozwinięta na połowie rywala, tak żeby przynajmniej trzech zawodników pozostawało gdzieś za akcją, za piłką i tworzyło asekurację i jakieś przeciwdziałanie szybkim kontrom. Kochani, za dzisiaj już bardzo dziękuję. Została nam jeszcze jedna rola. W następnej lekcji omówimy sobie odwróconego, wysuniętego skrzydłowego, a dzisiaj przypominam o łapkach, kciuki, serduszka. Kto nie ma jeszcze suba, zachęcam, zapraszam i przypominam, i do zobaczenia, do usłyszenia.